będzie niezła pompa. Sprawiedliwość technologiczna w działaniu. Cześć, nazywam się Ortiz Dini. Jestem miłośnikiem technologii. Miłośnik technologii oznacza, że uwielbiam wszystkie gadżety. Konsole, urządzenia inteligentne, przenośne technologie, pompy wodne. Tak, dobrze słyszeliście, powiedziałem pompy wodne. Jeśli tak jak ja chcielibyście wypić szklankę wody, pewnie sięgniecie po schłodzoną wodę z lodówki albo odkręcicie kran. A co jeśli nie mielibyście kranu? Tak jak ta nastolatka, która mieszka w Bangladeszu. My name is Ria. Nazywam się Ria. Mieszkam w Konokroi. Mam 18 lat. Moja babcia często używa stojącej wody ze stawu i przez to choruje. Woda jest ważna do czynności takich jak pranie ubrań, mycie naczyń i utrzymywanie higieny przez ludzi. Ale czysta woda jest niezbędna do picia. Dobrze, nie mamy więc kranu. Skąd można wziąć czystą wodę? Woda na powierzchni stawów i rzek nadaje się do pływania, ale nie jest wystarczająco czysta, by ją pić. Jeśli jednak zejdziemy poniżej poziomu gruntu, woda jest cudownie czysta, nie zawiera szkodliwych wirusów. Ale jak wydobyć tę wodę spod ziemi? Chyba jednak nie tak. To też chyba nie zadziała. Nie, trzeba wymyślić coś innego. To już wygląda lepiej. To jest tak zwana pompa Tara. Część pompy wodnej, którą widzimy, znajduje się nad ziemią, ale główna część pompy to bardzo długa plastikowa rura, wprowadzona poniżej zwierciadowód podziemnych, pobierająca stamtąd czyściutką wodę. Widzicie te wszystkie tłoki i zawory? Są naprawdę niezbędne do prawidłowego działania tego urządzenia. Gdy rzecz pompowa unosi się do góry, zawór i tłok zamykają się, a woda jest unoszona w górę rury i wypływa z kranu. Gdy tłok zostaje wypchnięty do dołu, ten dolny zawór zamyka się, aby woda nie była już dalej wypychana do góry. W tym samym momencie zawór tłoka otwiera się, a dzięki temu tłok może zostać wypchnięty do dołu, gdy woda przez niego przepływa. Gdy żerdź pompowa porusza się w dół, część wody z rury jest wypierana, co powoduje wypływanie większej ilości wody z kranu. To kolejny strumień. Dwa strumienie wody przy jednym poruszeniu pompą w dół i w górę. A potem cały proces zaczyna się od początku. Pociągnąć, leci strumień, popchnąć, bulgotanie, kolejny strumień. To się nazywa prawdziwa technologia. Jak wiele to zmienia w przypadku ludzi mieszkających w wiosce Rii. Ta pompa wodna jest dla nas bardzo dobra. Daje nam czystą wodę. Co oznacza, że ludzie w wiosce Rii są zdrowsi i mogą prowadzić zwyczajne życie. Używamy wody do picia, prania, gotowania i mycia się. Staw, w którym woda nie nadaje się do picia, może być świetnym miejscem do zabawy. To wygląda na wspaniałą zabawę. Pompy wodne to wspaniały przykład sprawiedliwości technologicznej w działaniu. Sprawiedliwość technologiczna polega na umożliwianiu wszystkim korzystania z technologii, która jest niezbędna do życia. Więcej przykładów sprawiedliwości technologicznej w działaniu jest dostępnych w moich dwóch pozostałych filmach: Niesamowite drobne ustroje oraz Pokonać powódź.